Mamy tutaj przed sobą wykres funkcji h od argumentu t. I co? I ten wykres sugeruje, że dziedziną funkcji h jest przedział minus 7, prawda, aż do 8. No i to jest funkcja o wartościach rzeczywistych, tak ją zapiszmy. Co jeszcze ten wykres sugeruje? No, że mamy do czynienia z funkcją ciągłą. No i nawet pewnie moglibyśmy napisać wzór tej funkcji, prawda? Bo tutaj ona jest tak, tu mamy kawałek prostej, no to wiemy, że funkcja liniowa jest zadana przez dwa punkty, mamy wartości, moglibyśmy napisać tutaj nawet wzór tej funkcji, potem jest stała, potem jest inny kawałek funkcji liniowej, stała i tutaj mamy fragment, który sugeruje, że to jest fragment okręgu, więc też moglibyśmy wzór tej funkcji wypisać. Więc w zasadzie moglibyśmy się pokusić o wypisanie wzoru tej funkcji h. No, na różnych przedziałach ta funkcja byłaby określona różnymi wzorami, ale my w tym filmie zrobimy coś innego, mianowicie zdefiniujemy nową funkcję, nazwijmy ją duże h, która będzie miała tę samą dziedzinę i wartości rzeczywiste i będzie określona jako h, może argument niech się nazywa x, to będzie całka od minus 7 do x, no właśnie z naszej funkcji h od t dt. Czyli ta nasza nowa funkcja jest określona jako całka z pewnej znanej funkcji ciągłej, no i argumentem tej naszej funkcji x jest górna granica całkowania. Jest to bardzo często spotykana sytuacja, różne funkcje, tak zwane funkcje specjalne w matematyce są zdefiniowane przez całki. Przyczyna tego jest taka, że pewnie już umiecie różniczkować, to właściwie wiecie, że w zasadzie jest tak, że każdą funkcję, której wzór można napisać, można policzyć jej pochodną i znowuż ta pochodna się wyrazi jakąś tam kombinacją tych funkcji znanych. Natomiast z całkowaniem jest trochę inaczej. Być może wiecie, że pewnych całek ze znanych funkcji nie da się mówi, że nie da się wykonać. No nie da się wykonać, to znaczy, że ona... że te całki nie przedstawiają się jako funkcje elementarne, te znane funkcje, czyli to są pewne nowe funkcje, które nie mamy ich w zapasie naszych funkcji elementarnych. No więc to jest dosyć częsta sytuacja. No i teraz w tym filmie policzymy na podstawie tego wykresu i interpretacji, co to właściwie jest całka oznaczona, policzymy wartości funkcji h duże w różnych, w kilku punktach i może będzie nas interesowało h od powiedzmy minus 3, h od minus 1 może policzmy, policzymy jeszcze h od 3, no i może h od 7 spróbujemy policzyć. No dobrze, zacznijmy od h od minus 3. H od minus 3, no więc zgodnie z taką naszą interpretacją, co to jest całka oznaczona, więc h od minus 3 to będzie to pole, ale z minus to pole. No, dlatego, że jak funkcja jest ujemna, no to całka oznaczona to jest minus pole takiego obszaru pomiędzy wykresem funkcji a osią x, czyli h od minus 3. No co? I musimy policzyć to pole. Możemy sobie, czyli tak, to jest całka od minus 7 do minus 3 z naszej funkcji h od t dt. Ale teraz to pole tutaj, i to jest pole tego obszaru, teraz to pole możemy rozbić sobie na dwa kawałki. To jest, prawda, to pole, ta figura tutaj składa się z prostokąta i tego trójkąta. I tak my to zrobimy, że może tutaj kawałek wydzielimy, o, czyli napiszemy, że to jest całka od minus 7 do minus 5 plus całka od minus 5 do minus 3. No i teraz możemy policzyć, prawda? Tu mamy trójkąt. To pole tutaj to jest trójkąt. Tu mamy bok 2, a tu mamy bok 3. To jest trójkąt prostokątny, czyli to jest 1, 2 razy 2 razy 3 z minusem. No i jeszcze musimy, tutaj mamy prostokąt, prawda? Prostokąt o bokach 2 i 3, czyli minus 2 razy 3, czyli razem to jest, czyli to jest minus 3 minus, tu jest raz, prawda? Minus 3 minus 6, czyli minus
9. Czyli wartość naszej funkcji h w punkcie minus 3 jest równa minus 9. Dobrze, potem chcemy policzyć h od dalej minus 1. Tak, h od minus 1. No to co? No to musimy dodać, prawda? To będzie tak, h od minus 1, czyli to jest całka od minus 7 do minus 1 h od t dt. No i teraz możemy zgodnie z tym podzielić ten przedział na... Zauważmy, że już policzyliśmy całkę od minus 7 do minus 3, czyli możemy napisać, że to jest całka od minus 7 do minus 3 h od t dt plus całka od minus 3 do minus 1 h od t dt. Teraz, co to jest całka od minus 3 do minus 1? No to widzimy, że tutaj mamy do czynienia z czym? No musimy odjąć pole tego trójkąta i dodać pole tego trójkąta. No, czyli to będzie to, czyli minus 9 plus, i możemy to jeszcze tę całkę rozbić na dwa kawałki, prawda? Od minus 3 do minus 1. Całkę od minus 3 do minus 2 tak, plus całkę od minus 2 do minus 1 h od t dt. No i teraz co? Czyli tak, ta całka, teraz te dwa trójkąty, to są dwa trójkąty prostokątne, oprzy prostokątnych 1 i 3, prawda, oba te trójkąty. No to te pola są takie same. Czyli teraz ta całka tutaj, pierwsza z nich, to jest minus pole tego trójkąta zielonego, tego pierwszego o tu. Natomiast ta druga, tutaj potem funkcja, nasza funkcja h robi się dodatnia, no i całka od minus 3 do minus 1, czyli od minus 2 do minus 1, to jest pole tego drugiego trójkąta ze znakiem dodatnim. Wobec tego te dwie całki wzajemnie się znoszą, bo to jest minus pole trójkąta, a to jest plus pole trójkąta. Wobec tego wartość funkcji w punkcie minus 1 jest ponownie minus 9. No, czyli tutaj... W tym obszarze ta funkcja duże h jeszcze jest maleje, a potem zaczyna rosnąć, no bo dodajemy tutaj to pole. No i wreszcie, ponieważ te dwa pola są takie same, tak jak mówiłem, czyli h od minus 1 to jest h od minus 3 i to jest minus 9. Potem h od 3 nas interesuje. H od 3. No, h od 3 ponownie, to teraz musimy dodać, no może dodać to pole tutaj, prawda? O. Ponownie, żeby obliczyć h od 3, czyli całkę od minus 7 do 3, to możemy rozbić tę naszą całkę na całkę od minus 3, od minus 7, przepraszam, od minus 7 do minus 1 h od t dt plus całka od minus 1 do 3 h od t dt. Teraz ten fragment już policzyliśmy, prawda? Czyli rozbijam tą całkę na całkę do minus 1. Teraz to policzyłem już, prawda? Czyli to jest h od minus 1 plus całka od minus 1 do 3 h od t dt. Teraz ten fragment wiemy, że to jest minus 9, to już policzyliśmy, to jest minus 9 plus, no właśnie, plus ten czerwony obszar tutaj. A co to jest? To jest prostokąt o bokach jakich? 4 i 3, tak? Czyli pole, napiszmy plus pole czerwonego prostokąta. No a to pole tego czerwonego prostokąta jest, jak mówiłem, to jest prostokąt o bokach 4, 3, czyli 12. Czyli to jest 12. Wobec tego to jest minus 9 plus 12, czyli 3. Wobec tego h od 3 jest 3. No i jeszcze ostatnia wartość h od 7. To co? No to widzimy, że h od 7... No to interesuje nas znowuż
tutaj, czyli musimy do wartości funkcji h duże w punkcie 3 dodać pole to zielone. Tak, czyli napiszmy h od 7 równa się h od 3 plus pole zielonego obszaru. H od 3 policzyliśmy tutaj, to jest 3 plus. No teraz musimy policzyć pole tego zielonego obszaru. No więc tak, wygląda na to, że tutaj mamy do czynienia z półkolem, prawda? Że to jest półkole. Czyli teraz tak, pole tego zielonego obszaru to jest pole tego prostokąta minus pole tego półkola, czyli pole zielone. No a co to jest to półkole? To jest koło, znaczy tu promień jest 2. Czyli to pole tego półkola to jest pi razy 2 do kwadratu, to by było pole koła przez 2. Czyli to jest po prostu 2 pi. No i teraz, a tutaj mam prostokąt o boku 3, 7, czyli 4. Jeden bok tego prostokąta jest 4, a drugi bok jest 3. Czyli to jest prostokąt ma pole 12 i półkole ma pole 2 pi, czyli 12 minus 2 pi. Czyli to zielone pole to jest 12 minus 2 pi. Wobec tego wartość naszej funkcji h w punkcie 7 to jest 15 minus 2 pi.